Ja rozumiem, że Siarczana jest w autopoprawce, tak jak tutaj kolega burmistrz Michalek szepta na ucho. Jakby pan burmistrz był uprzejmy jeszcze powiedzieć, żebyśmy się widzieli, bo to jest taki, no, taka nowość, tak? W dokumentach piszących na stronie internetowej w Gminie Siarczanej nie ma. Jeżeli jest w autopoprawce, to super. Powiedzcie, ile ta inwestycja będzie kosztowała w całości, jaki jest program funkcjonalno-użytkowy, chociaż trzy zdania, bo warto byłoby się dowiedzieć. Bo w WPF Siarczana jest i to całe zadanie to jest 10 milionów ogółem budowa tego centrum aktywności lokalnej i na ten rok 2015 mamy 3 miliony, więc no to, że nie wiem, ja dzisiaj przyznam się, nie sprawdzałem PIP-u, okej, okay, jeżeli jest, no to sprawdzimy, czy to zostało zamieszczone, ale walka o te pieniądze, no jak Państwo wiecie, była sama na finiszu, bo nawet te informacje, które tu Państwo zadają pytania a propos różnicy między 11 a 8 milionów, no to jest właśnie te trzy, o których mówię. W sumie pieniędzy na Siarczanę jest 10 milionów. I ona i taka kwota znajduje się taka kwota jest rzeczywiście w WPF i rozpisana na poszczególne lata. W tym roku można wykorzystać z kwoty 3 milionów.